Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek előttetek. Dla mnie jest wielką radością, że mogę tu być z wami. Nie myślicie może, że jest was zbyt dużo? Történetemben el fogok mondani, az amit én hogyan megtapasztaltam. Teraz opowiem wam moją historię, to co przeżyłem. Hogy élhették meg. Inne osoby, moja rodzina, moi przyjaciele przeżyli to w inny sposób. Nie miałem prostego dzieciństwa, łatwego dzieciństwa. Nie doświadczyłem miłości moich rodziców w okresie dzieciństwa. Moja rodzina jest rodziną chrześcijańską, ale nigdy nie rozmawialiśmy o wierze. Rodzice ochrzcili nas i chodziliśmy na mszę świętą. W tym czasie, gdy chodziłem do 5. klasy szkoły podstawowej, mój ojciec dużo pił. Z tego powodu byłem, zamknięty sobie. Bardzo cierpiałem z tego powodu. Był agresywny, gdy pił. Była przemoc z jego strony wobec nas i matki. Nie miałem dobrej, bliskiej relacji z nim. On właściwie nie zajmował się nami, nie rozmawiał z nami. Teraz opowiedziałbym, w jaki sposób zostałem poczęty. To jest jedna mała opowieść w moim życiu. Moja matka ma jedną chorobę, z powodu której brała bardzo mocne lekarstwa. Lekarze powiedzieli jej, że urodzę się bez rąk i nóg. Wysłali ją nawet na, żeby zrobiła aborcję. Jednak ja teraz jestem tu, urodziłem się zdrowy. Biztosan sokat imádkozott értem az édesanyám, ezt biztosra vehetem. Jestem pewien, że moja matka bardzo dużo się za mnie modliła. W szkole zawsze byłem najmniejszy. Byłem osobą prześladowaną przez innych, nie miałem przyjaciół, bo zawsze wyłączali mnie ze swojego towarzystwa. Életkedvem nem nyitottam mások felé, nem barátkoztam. Zamknąłem się w sobie, nie byłem otwarty na spotkania i spędzanie czasu z innymi. Byłem bardzo samotny. És nem tudtam, hogy mi az értelme az életemnek, nem kaptam szeretetet. Mindig mondtam, hogy engem nem szeret senki. Nie widziałem sensu mojego życia, bo nie dostałem miłości. Nie wiedziałem, dlaczego żyję. W 5. klasie byłem na kolonii, obozie. To poprzez katechezę wiele się wtedy chodziło. Przeżyłem tu ogromną miłość Bożą.
aki akkora szeretettel volt irántam, amit sosem tapasztaltam meg. Ten, który prowadził naszą grupę, okazał mi taką ogromną miłość, miłość, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Poprzez to Pan w bardzo mocny sposób zaczął przemieniać mnie i leczyć. Ettől kezdve megváltozott az életem, sokkal elkezdtem nyitottabb lenni, de ez nagyon lassan indult. I od tego momentu moje życie zaczęło się zmieniać. Stałem się coraz bardziej otwartym, ale to powoli przebiegało. Co roku jeździłem na pielgrzymkę, podróżowałem, tak też przyjechałem do Medjugorje. W 2014 roku po raz pierwszy tutaj przyjechałem. Poczułem, że tu jestem w domu u swojej Matki Niebieskiej. Gdy mam okazję, to zawsze tu wracam. Po tym moi rodzice się rozwiedli. Még többet gyógyuljak, még jobban kinyíljak a világ felé, mert édesapám miatt szorongtam, és ez nem engedett. To w pewien sposób umożliwił mi Pan, to znaczy, żebym bardziej się otworzył. Gdy moi rodzice byli razem, ja byłem skierowany w swoją stronę, byłem zamknięty w sobie. Zacząłem grać na gitarze, być z innymi, byłem ministrantem, zacząłem podróżować. Po kilku latach, gdy chodziłem do szkoły średniej, brałem udział w odnowie duchowej. Słyszałem wtedy o tej szkole, która ma swoją misję, zadanie. Słyszałem, że chcą tą szkołę otworzyć również na Węgrzech. Egy hatalmas erőt éreztem, egy hívást, egy megnyugvást, hogy nekem ide el kell mennem. Poczułem wielką moc, wezwanie, aby pojawić się w tym miejscu, gdzie to ma mieć miejsce, nastąpić. Chciałem pogłębić moją relację z Bogiem. Chciałem się jeszcze bardziej do Niego przybliżyć. I rzeczywiście to, co w ciągu tego roku w tej szkole dajemy Panu, to On to rozmnaża, daje dużo więcej. Tak więc dam jeden rok swojego życia. Nie pracowałem, nie studiowałem, lecz wycofuję się, wycofałem się, byłem w tym miejscu i teraz otaczają mnie inni ludzie, żyję we wspólnocie. Szkoła z rozpoczęciem działań spóźniała się w Budapeszcie, dlatego zapisałem się na studia. Ale Pan wezwał mnie, abym we Francji obejrzał tą szkołę. Jeszcze podczas studiów a negyedik pillér, ami legtávolabb áll tőlem. Jeden z filarów szkoły, ewangelizacja, to było ode mnie bardzo oddalone. Formacja. Nie wiedziałem, co to jest, jak to się robi.
meghalt az édesanyja, az én nagymamám. W tym czasie mój ojciec miał wielkie trudności, stracił swoją matkę, moją babcię i przeżywał różne złe rzeczy. Raz zadzwoniłem do niego i rozmawialiśmy przez telefon. I gdy on zaczął przedstawiać wszystkie swoje problemy, poczułem Ducha Świętego, poczułem, że Bóg pragnie przeze mnie coś powiedzieć. Wszystko to, co przeżyłem podczas tych pielgrzymek, podczas rekolekcji, natchnęło mnie to do wspólnej modlitwy. Zaproponowałem mu, abyśmy razem się modlili. On bardzo oddalony był od wiary i Boga. I teraz, gdy myślałem o wszystkim, podczas modlitwy pojawiły się we mnie myśli. Pojąłem, że modlitwa jest tym, co łączy serca, tym, co uzdrawia i daje wiele łask. I Bóg zaczął uzdrawiać moją relację z Ojcem. Po modlitwie każdego wieczoru rozmawialiśmy i powoli Bóg zaczął nas uzdrawiać i naszą relację. I w mojej rodzinie miałem doświadczenie ewangelizacji. Później przyjechałem do Francji i rozpoczęła się ta wielka przygoda. Nie mówiłem po francusku, we mnie było wiele lęków. Pierwsze chciałem powiedzieć nie, ale Pan mocno mnie wzywał. To, co chcę podkreślić, to, co jest w tej wspólnocie, to, co prawdziwie przeżyłem w ciągu tego roku, to jest to, w jaki sposób mogę nauczyć się miłować, kochać bliźnich. Nauczyłem się to w wspólnocie. Co oznacza miłować? Niestety nie wiedziałem, jak prawdziwie należy miłować. Dzięki tej wspólnocie w naszej wspólnocie istnieją trzy reguły. Podczas roku nie ma tu relacji chłopak i dziewczyna. Z tego powodu, aby nie nastąpiły jakieś, żeby nie tworzyły się jakieś grupki, po prostu, żebyśmy byli razem wszyscy. Staramy się poświęcić czas każdemu, każdej osobie. Tu nastąpiło we mnie mocne uzdrowienie, to, że chłopaki i dziewczęta razem mieszkali.
vagy csak egyszerűen testvérként szeretni. I sposób, w jaki ja mogę komunikować się z dziewczynami, patrzeć na nie jako na moje siostry. Ezekben az időkben. To sprawiało mi też trochę trudności, ale przez to wiele otrzymałem. Beszéltek a szüleim gyerekkoromban. Moja seksualność je bila vrlo povrijeđena. Moja płciowość była bardzo urażona, a to jeszcze jest z okresu dzieciństwa i z powodu relacji z moimi rodzicami. Tehát sok minden nem értettem a testemmel, magammal kapcsolatban. Wiele tego nie rozumiałem co do swojego ciała i w ogóle nie rozumiałem tego wszystkiego, co wiąże się z tym tematem. I przez ten sposób komunikowania się z siostrami, w jaki sposób mogę je miłować, to bardzo pomogło w moim uzdrowieniu i w moim formowaniu się. To, jaką mam potrzebę, mianowicie Pan podarował mi Anę, dziewczynę Anę, która jest moją przyjaciółką. I to jest jeden ogromny cud. Mert különböző nemzetből, különböző nyelven beszélünk. Gdyż pochodzimy z różnych narodów, mówimy w różnych językach. Ő akarta, hogy én ott legyek az iskolában, hogy azután elkezdhessünk egy kapcsolatot. Mianowicie tu odkrywam wolę Bożą. On chciał, abym był w tej szkole i aby po tym roku rozpoczął nową relację. I przez to mamy bogate, liczne przeżycia i to we wspólnocie z Bogiem. Nagyon sokat gyógyít az én szexualitásomban. I Bóg uzdrawia moją płciowość. I później przyjąłem wezwanie, aby dołączyć do szkoły na Węgrzech. Ta szkoła dopiero była zakładana. Pomogło mi to i to dla mnie z ogromną radością mogę dawać tego świadectwo, przekazać wam to. Mogę zwrócić się do młodych, którzy chcą umieścić Jezusa w centrum swojego życia, którzy pragną głosić dobrą nowinę Jezusa. Bo właśnie to jest misją każdego z nas, abyśmy wszystkim głosili dobrą nowinę Jezusa. Niestety nie mieliśmy czasu, aby wszystko wam opowiedzieć. Megláttok bennünket, megszólíthattok. Tu pozostaniemy. Jeżeli nas spotkacie, tu gdziekolwiek, to możecie zwrócić się do nas, podejść. Tehát bármikor beírjátok az internet, hogy Missziós Iskola, vagy Jeunesse Lumière franciául. Także możecie poprzez internet odnaleźć stronę internetową Jeunesse Lumière, jak wpiszecie, czy możecie też wpisać szkoła katolicka szkoła kontemplacji i ewangelizacji młodych dzieci światłości.
Wy wszyscy, którzy szukacie Boga, którzy macie jeden rok wolnego i chcielibyście się temu poświęcić, to mogą iść do tej szkoły, doświadczyć, jak Bóg ich uzdrawia i mogą doskonalić się w miłości Bożej. Dziękuję Wam.